Cześć, jestem Romek, pracuję w dziale doradztwa biznesowego w zespole sektora publicznego. Jest to dość nietypowy jak na ten dział zespół, ponieważ przygotowujemy przede wszystkim ekspertyzy i raporty dla jednostek administracji publicznej, więc tak trochę bardziej nasza działalność przypomina Instytut Badawczy. To nie jest taka typowa działalność, która przychodzi do głowy osobie, która myśli o RSTN jak w stylu audyt albo podatki, ale mimo to, to jest tak naprawdę przykład właśnie, że każdy może znaleźć w RSTN jak miejsce dla siebie. Dlaczego akurat wybrałem RSTN jak? Chciałem przede wszystkim sprawdzić, jak moje wyobrażenia o pracy tutaj mają się do rzeczywistości, do tego, jak to faktycznie wygląda. I muszę przyznać, że jak na razie, przynajmniej po tygodniu praktyk, to rzeczywistość jest znacznie lepsza niż te wyobrażenia. Jest przede wszystkim praca grupowa, faktycznie ten duch pracy grupowej, czemu oczywiście sprzyjają też open space, gdzie pracujemy. Na sam początek był bardzo obszerny pakiet szkoleń, między innymi szkolenie BHP, które tak naprawdę najbardziej zapadło mi w pamięć. Moim menedżerem w moim zespole jest wykładowca mojej uczelni, więc również jest bardzo fajne wsparcie merytoryczne do tych projektów, które działamy. Oprócz tego, że właśnie na bieżąco nadzoruje moją pracę, to jeszcze jest zawsze możliwość podyskutowania na tematy okołoekonomiczne. Także podsumowując, jestem bardzo zadowolony z wyboru tych praktyk i mam nadzieję, że dalszy ich ciąg będzie co najmniej tak dobry i tak owocny jak ten tydzień. Jestem poziom wyżej, bo? Jestem poziom wyżej, bo jestem na 18 piętrze wieżowca w przyrondzie ONZ. A tak naprawdę to faktycznie możliwości, które daje firma, są zdecydowanie inne niż te na tych praktykach, na które byłem do tej pory. To nie jest właśnie to kserowanie przysłowiowe, tylko faktycznie już praca konkretnie nad konkretnymi projektami.